Myślę, że najważniejsze jest właśnie pokazanie tego, że dzieje się coś interesującego. Trochę jest inaczej, jest może trochę nawet lepiej, że możemy być inspiracją. Tym razem w końcu my, Szczecin, może być inspiracją dla takich wspaniałych miast jak Wrocław. Są miejsca w zachodniopomorskim, jak Szczecin czy Pyrzyce, w których istnieją od dawna bardzo charakterystyczne elementy ubioru. W Szczecinie są to czerwono-niebieskie pasy, w Pyrzycach są to stroje, które mają swoje źródła jeszcze w XIX wieku. Jest jeszcze wiele innych elementów, które są przetwarzane ostatnio w modzie, po to, żeby podkreślić naszą tożsamość miejską oraz tożsamość regionalną. I o tym będzie opowiadać moja instalacja. Pokażemy zabawę formalną motywami tkaniny, motywami geometrycznymi, tym, co jest tutaj charakterystyczne. Pokażemy, jaką mamy historię i co jest interesującego w naszym regionie i mieście. Z tego, co wiem, jak jeździłam po innych miastach, że to może za chwilę stać się ewenementem, że tego typu budowanie tożsamości, jak wkładanie bluzki z żurawiami, to nie jest coś, co jest charakterystyczne dla wszystkich polskich miast. I to warto pokazać, że coś takiego zaczyna się dziać w Szczecinie. Ludzie noszą koszulki z elementami architektury. To jest niepowtarzalne.